Tu program pierwszy Polskiego Radia. Będę gościć w Państwa domach prawie do 22:00. W tej godzinie przed 22:00 nasze lektury, a już za chwilę audycja cyklu Historia Żywa. Socjaliści i narodowcy, dwie odpowiedzi na carską dominację w Królestwie Polskim i na ziemiach zaborowych pozostających we władaniu Moskwy w latach 1879-1904. O tym w 26. odsłonie historii żywej, poświęconej przez najbliższe miesiące wielowiekowym relacjom Polski z naszym wschodnim sąsiadem od Rusi po Rosję. Kiedy w 1879 roku powstała Narodna Wola, rosyjska organizacja rewolucyjna dążąca do obalenia caratu, Józef Piłsudski miał 12 lat. Dwa lata później, 13 marca 1881 roku, w wyniku zamachu narodników, zginął car Aleksander II od bomby rzuconej przez Polaka Ignacego Chryniewieckiego. W 1885 roku przyszły marszałek podjął studia medyczne na Uniwersytecie w Charkowie. Wówczas znalazł się w orbicie wpływów narodnej woli. W 1886 roku za udział w antycarskich studenckich demonstracjach przesiedział w areszcie kilka dni. Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej pojechał do Wilna i związał się z konspiracyjną grupą, która współdziałała z frakcją terrorystyczną Narodnej Woli. Nie mając świadomości, iż planuje ona zamach na cara Aleksandra III, został zamieszany w jego przygotowanie, za co zesłano go na Syberię. Wśród przywódców i członków Narodnej Woli byli brat Lenina i Bronisław Piłsudski. W czasie, kiedy przyszły marszałek wsiadał do czerwonego tramwaju, urodzony w 1864 roku w Warszawie Roman Dmowski niebawem został studentem uniwersytetu, a następnie członkiem ZET-u, Związku Młodzieży Polskiej oraz Ligi Polskiej. Te dwie biografie to dwie różne odpowiedzi na carską dominację i prześladowania nierosyjskich narodów, mieszkańców ziem polskich pod panowaniem Moskwy. Od współpracy nierosyjskich narodów przeciw Moskwie do idei taktycznej zgody z carską Rosją w imię odbudowy Polski. Dziś o socjalistach i narodowcach w latach 1879-1904 do wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej. Historia żywa. Profesor Andrzej Nowak, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski, jest gościem programu Pierwszego Polskiego Radia. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Panie profesorze, czy dziś opowieść o narodzinach, o początku drogi ku niepodległej, która swój koniec ma w 1918 roku? Zapewne o ostatnim etapie tej drogi, bo przecież ona trwa odkąd pierwszy raz legioniści Jana Henryka Dąbrowskiego usłyszeli melodię Mazurka i podjęli słowa napisane przez Józefa Wybickiego w Regione L'Emilia w 1797 roku, a więc te etapy, które częściowo omawiamy przy okazji stosunków polsko-rosyjskich, znajdują w tym okresie, o którym dziś zaczynamy mówić, podsumowanie, a w każdym razie tę ostatnią, może nie prostą, ta metafora sportowa tutaj nie pasuje, bo jeszcze nie jeden zakręt trzeba będzie pokonać na drodze do wolnej i niepodległej, ale w każdym razie już bohaterowie, ci, których pani wymieniła i inni, może nie aż tak sztandarowi, ale znani, pozostaną w tej historii związanej z niepodległością i niepodległą Polskę będą reprezentowali także już po 18 roku. Zatem, panie profesorze, jakie znaczenie miała ta droga, której etap końcowy dziś omawiamy, czyli działalność socjalistów i narodowców? Warto przypomnieć czas, kiedy owe nurty zaczynają dominować w całej Europie, czy w dużej jej części. Otóż w przypadku Polski kluczowe jest tutaj oczywiście doświadczenie powstania styczniowego i załamania nadziei w związku z represjami, które
ono za sobą pociągnęło, załamania nadziei na odzyskanie jeszcze kolejnym zrywem militarnym niepodległości. To, co budowało swego rodzaju etos walki niepodległościowej właśnie od Legionów Dąbrowskiego, od 1797 roku do niemal równo 70 lat później wybuchającego powstania zabajkalskiego, ostatniego echa powstania styczniowego, kiedy to zesłani na Syberię powstańcy podjęli próbę Zabajkałem jeszcze jednego buntu w imię wolności. Ta droga wydawała się zamknięta, beznadziejna po 1863 roku. I to właśnie prowokuje myśl po szoku, stuporze, który ogarnął myślące kategoriami niepodległościowymi elity polskie wskutek klęski powstania, prowokuje namysł nad tym, to którędy mamy pójść dalej, kiedy już zbierzemy w ogóle do tego siłę, żeby się podnieść, żeby zacząć coś robić. I tu właśnie dwie drogi, które się ukazują, to z jednej strony socjalizm o charakterze internacjonalistycznym. Celowo używam tego słowa nadużywanego w propagandzie PRL-owskiej, którą niektórzy jeszcze z Państwa być może pamiętają, ale to słowo pasuje tutaj jak najbardziej. Mam na myśli początki ruchu socjalistycznego na ziemiach polskich, reprezentowane w największym skrócie przez Ludwika Waryńskiego i stworzoną przez niego partię Proletariat. Ten nurt kiełkuje na ziemiach pod zaborem rosyjskim już na początku lat 70. To są pierwsze strajki robotnicze, najpierw w Żyrardowie, potem w Łodzi, w Warszawie, w tych ośrodkach przemysłowych, które szybko rosną po powstaniu styczniowym wskutek uwłaszczenia chłopów, wielkich procesów migracyjnych. Budowa kapitalizmu, trzeba użyć tego terminu, przyspiesza na ziemiach polskich po powstaniu styczniowym i to tworzy grupę robotników miejskich, a więc tworzy podstawę do działalności ludzi, którzy zostali zainspirowani myślą Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, twórców ideologii komunistycznej. Przypomnijmy, że Marks i Engels przy okazji powstania styczniowego sformowali swoją pierwszą międzynarodówkę w 1864 roku w Londynie, zaczynając jej zwołanie od wiecu na rzecz wsparcia polskiej walki z caratem. Otóż to właśnie połączenie narodzin pierwszej międzynarodówki, czyli ruchu zasadniczo internacjonalistycznego, a właściwie antynarodowego, bo taka jest istota komunizmu, przez zwyciężenie podziałów narodowych, zredukowanie świata społecznego do konfliktu klas, klasy wyzyskiwanej, czyli robotników, prowadzącej świat do walki ze światem kapitalistów. Ta wizja paradoksalnie jednak w przypadku Marksa łączy się z echem taktycznej czy propagandowej, wszystko jedno jak to nazwiemy, ale jednak sympatii wyrażanej do polskiego ruchu niepodległościowego z tego prostego powodu, że uderzał on w carat. A carat był traktowany przez Marksa osobiście jako główne zagrożenie. Marks, nawet jeśli nie chciał się do tego przyznać, to myślał w dużym stopniu kategoriami niemieckiego przedstawiciela klasy średniej, chociaż był rewolucjonistą, to niewątpliwie do takiej grupy właśnie należał. I w carskim, barbarzyńskim, jak to ujmował, systemie widział bezpośrednie zagrożenie dla cywilizowanego świata, z którym się identyfikował i z którego chciał wyprowadzić ową iskrę rewolucji zmieniającej ów cywilizowany świat w nowy, wspaniały świat ideologii komunistycznej. Rosja, zwłaszcza carat, były dla niego zagrożeniem numer jeden, więc Polska traktowana była, polski ruch niepodległościowy, jako taktyczny sprzymierzeniec w walce z tym carskim zagrożeniem. To bardzo interesujący, panie profesorze, nieco zaskakujący wątek popowstaniowej historii Polaków, w pewnym sensie związanej z koncepcjami Marksa. No i oczywiście roli, jaką odegrał wówczas Ludwik Waryński. Kto za tą koncepcją jeszcze poszedł i jak daleko? Inspirowana ideologią komunistyczną, grupka młodych ludzi po powstaniu styczniowym, którzy w czasie powstania byli najwyżej 12-13-latkami, po kilkunastu latach od powstania styczniowego przyjmuje myśl, że ideał socjalizmu, jaki odnajdują w Marksie, jego propagandzie, w jego dziełach,
jest jakimś wyjściem z tej beznadziejności, która toczy ich serca, ich duszę, ich wyobraźnię po klęsce powstania, że zamiast walczyć o Polskę niepodległą, można walczyć o wielką sprawę komunizmu, wyzwolenia uciskanych klas. Ta wizja przyjęta przez Waryńskiego prowadzi go do sformułowania pierwszego programu socjalistycznego w Genewie razem ze Stanisławem Mendelssohnem. Programu, który wyraźnie mówi, nie, już nie szukajmy niepodległości, nie jest ona nam potrzebna, to jest beznadziejna stara sprawa, która już nie będzie w nowym wspaniałym świecie ważna. W tym nowym wspaniałym świecie ważna jest tylko kwestia ucisku klas, warstw, grup społecznych. Zresztą do pewnego stopnia Waryński, tworząc swoją pierwszą partię, oczywiście nielegalnie działającą w Królestwie Polskim, czyli proletariat, w 1882 roku, podejmuje także kwestię kobiecą. Powodem pierwszych sukcesów społecznych partii Proletariat jest wprowadzony przez władze rosyjskie, i to warto podkreślić, władze rosyjskie w Łodzi, kontroli robotnic, kontroli sanitarnej, która zrównywała robotnice fabryczne w Łodzi czy w innych ośrodkach przemysłu tekstylnego, błyskawicznie się rozwijającego właśnie w oparciu głównie o siłę roboczą kobiecą, zrównując je z prostytutkami, które były poddawane takiej obowiązkowej kontroli sanitarnej z powodu uprawianego przez nie zawodu, jeśli można tak powiedzieć. To właśnie zwrócenie uwagi na tego rodzaju zagadnienia stało się specjalnością ruchu socjalistycznego, który reprezentuje Waryński, przy jednoczesnym bardzo ostrym odcięciu się od sprawy narodowej. To już nas nie obchodzi, to jest sprawa przegrana. Przyszłość rysuje się w jednej barwie czerwonej, w której nie ma miejsca na żadną biel, na żaden element starego sentymentu narodowego. To zresztą prowadzi do polemiki z Marksem, który jeszcze wtedy, w 1880 roku, jak żył, wysyła listy wspierające uroczystości z okazji 50. rocznicy powstania listopadowego, a wtedy właśnie w Genewie, kiedy te uroczystości były tam organizowane, Waryński, przebywający tam, mówi, nie, to jest nam niepotrzebne, nie będziemy wspominać powstania listopadowego, to jest coś szkodliwego, my mamy walczyć o wyzwolenie robotnika, a nie Polski. Ten nurt zostaje osłabiony wskutek aresztowań, oczywiście w 1883-84 roku rozbita zostaje partia Proletariat, a też nadzieje na ogólną rewolucję, która mogłaby wewnątrz całego imperium rozbić je pod hasłami socjalistycznymi, opadają w owym czasie ze względu na dwa czynniki, które stopniowo są uświadamiane przez zwolenników idei socjalistycznej na ziemiach polskich. Po pierwsze, siła represji, tym razem wymierzonych przez państwo carskie przeciwko ruchowi narodnickiemu, terrorystycznemu, który wstrząsnął podstawami imperium w 1881 roku. Wtedy, przypomnijmy, zginął w zamachu car Aleksander II. Choć bombę rzucał młody człowiek z Białegostoku, pochodzenia polskiego, Ignacy Hryniewiecki, to jednak nie czuł się on Polakiem. To nie była żadna zemsta za sprawę polską, tylko to był czyn rewolucjonisty, który chciał obalić system carski. Represje, które spadły na terrorystów tej właśnie organizacji narodnickiej, osłabi ją, wstrzyma jej rozwój, a jednocześnie ujawni się stopniowo, no jednak wyraźna przewaga cywilizacyjno-ekonomiczna peryferii zachodniej, polskiej, nad centrum rosyjskim, gdzie robotnicy byli znacznie mniejszą grupą niż w przypadku Królestwa Polskiego i gdzie także świadomość polityczna, jeśli można tak powiedzieć, tych robotników była znacznie mniej rozbudzona niż w Łodzi, Warszawie, w Żyrardowie czy w Piotrkowie czy w innych ośrodkach, gdzie już działał proletariat. To uznanie, że polska sprawa jest już nieaktualna i sprawa robotnicza w Imperium Rosyjskim oznacza, że rozpuszcza się niejako w niej kwestia polska, stało się problematyczne, no bo okazało się, że jednak największa szansa na pobudzenie robotników nie jest gdzieś daleko w Imperium Rosyjskim, tylko właśnie w Warszawie, w Łodzi, w Żyrardowie, tu na miejscu. No tak, ideolodzy ideologami, a czy dla robotników sprawa polska była wtedy ważna, czy nie, panie profesorze? Tu na miejscu okazuje się, że robotnicy chcą mówić po polsku, wielu z nich. Dla nich sprawa narodowa jest ważna.
ta swoboda używania języka, choćby najprostsza rzecz. Nie można tego zlekceważyć, powiedzieć, że to już jest przekreślone przez ideał przyszłego komunizmu. To jest lekcja, którą odbierają sami działacze protokomunistyczni czy socjalistyczni, jakbyśmy ich nie nazwali, pierwszego proletariatu, czy kontynuującego jego działania w kierunku terrorystycznym drugiego proletariatu. Rozbite aresztowaniami, te organizacje stopniowo tracą na znaczeniu w końcu lat 80. I wtedy właśnie następuje moment, o który pyta pani redaktor. Z jednej strony pojawia się odpowiedź w ruchu socjalistycznym, to może jednak da się połączyć ten ideał socjalistyczny, wywiedziony gdzieś tam od Marksa, ze sprawą wyzwolenia narodowego. To jest właśnie myśl kiełkująca u Stanisława Mendelssohna, tego samego, który wcześniej tworzył podstawy programu proletariatu antynarodowe. Po mniej więcej 10-12 latach dochodzi on do wniosku, że to była błędna myśl, że trzeba jednak zwrócić się w kierunku sprawy narodowej, łącząc ją z socjalizmem. I tę samą myśl rozwijają także inni działacze socjalistyczni czy demokratyczni, może takich ostrożniej nazwijmy, tacy jak Bolesław Limanowski, kontynuujący tradycję emigracji polskiej po powstaniach połowy XIX wieku i powstaniu styczniowym, czy przedstawiciele tej najnowszej generacji, studenci, uczestnicy kółek konspiracji antycarskich na uniwersytetach rosyjskich, tacy właśnie jak student medycyny z Charkowa Józef Piłsudski, zaplątany przypadkiem trochę w sprawę przygotowywanego przez rosyjskich rewolucjonistów zamachu na następnego cara Aleksandra III, zamachu, w którym pomocy technikom terrorystycznej organizacji rosyjskiej udzielił brat Józefa Piłsudskiego, Bronisław. Odpryskiem tej afery stało się wtajemniczenie Józefa Piłsudskiego, doświadczenie, z którego nie wychodzi się inaczej jak albo złamanym, albo zdeterminowanym do dalszej walki, czyli doświadczenia więzienia, aresztowania i Syberii, na którą został skazany za bardzo, bardzo luźny związek z tą sprawą, w której jego brat Bronisław został na wieczystą katorgę zesłany najdalej, gdzie można, czyli na wyspę Sachalin, a brat innego, słynnego później człowieka, czyli przyszłego Włodzimierza Ilicza Lenina, Aleksander Ulianow, został powieszony za udział w spisku na życie cara Aleksandra III. Po powrocie z zesłania syberyjskiego Piłsudski wie, że trzeba szukać połączenia idei socjalizmu, z którą bardzo luźno, ale jednak zapoznał się także na Syberii od swoich współtowarzyszy niewoli, ze sprawą, która była mu oczywiście bliska ze względu na tradycje wyniesione z domu, historię, którą pochłaniał z pasją, historię Wielkiego Księstwa Litewskiego, jego wspaniałej przeszłości i jego związku z koroną, historię wielkiej, wspaniałej Rzeczpospolitej obojga narodów. To połączenie w jakiejś mierze zostanie zrealizowane także w pierwszym programie socjalistów polskich na emigracji, w socjalistów niepodległościowych w Szwajcarii w 1892 roku. I to jest jedna odpowiedź. Drugą przyniesie rozwój ruchu narodowego. Dopytam jeszcze o socjalizm internacjonalistyczny, który odrzucał sprawę narodową jako ten priorytet. Był już wtedy skazany na niebyt w warunkach polskich i zrozumiał to Józef Piłsudski. To nie był trend, kierunek dla nas, dla Polaków. Bardzo dziękuję za przypomnienie tego ważnego momentu, w którym dokonuje się rozłam w ruchu socjalistycznym w Polsce. To jest właśnie zjazd zwołany w Paryżu w 1893 roku, kiedy to powstała Polska Partia Socjalistyczna, przede wszystkim za sprawą Mendelssohna, podkreślająca potrzebę połączenia rewolucyjno-klasowego charakteru ze sprawą narodową, ze sprawą niepodległości. Jednocześnie część działaczy drugiego proletariatu, część działaczy kółek socjalistycznych, które wciąż przecież istniały nielegalnie w Królestwie Polskim lub też przeniosły się na emigrację, głównie do Szwajcarii i do Francji, uważa, że tego rodzaju zwrot w stronę sprawy narodowej jest zdradą zasad komunizmu, protestuje przeciwko temu zwrotowi. To są tacy działacze jak Róża Luksemburg, wywodząca się z Zamościa, ze zasymilowanej rodziny żydowskiej, jak Leon Jogiches, Adolf Warszawski, podobnie pochodzenia żydowskiego,
czyli Julian Marchlewski, Bronisław Wesołowski, to są ludzie, którzy zaczną wydawać niejako w proteście przeciwko ogłoszonemu w Paryżu programowi niepodległościowemu czy niepodległościowo-socjalistycznemu PPS, Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich, ogłaszają pismo Sprawa Robotnicza, w którym traktują niepodległość jako ideę utopijną, szkodliwą dla ruchu robotniczego i od tej pory jednoznacznie ten sztandar czerwony, w którym nie ma miejsca na żadną biel, na żaden odcień sprawy polskiej niepodległościowej, z furią wymierzają przeciwko PPS-owi, przeciwko idei niepodległościowej. Ten sztandar będą nieśli dalej przede wszystkim Róża Luksemburg i Julian Marchlewski, tworząc od roku 1894 socjaldemokrację Królestwa Polskiego, która później przekształci się w socjaldemokrację Królestwa Polskiego i Litwy. Pomimo wymienienia tych nazw historycznych w jakiejś mierze przypominających o istnieniu kiedyś Polski i Litwy razem zjednoczonych, w istocie SDKPiL będzie konsekwentnie zwalczało jakiekolwiek wspomnienie o idei niepodległości polskiej i ta zajadła walka między dwoma odłamami socjalistów wywodzących się z terenów Rzeczpospolitej będzie przeniesiona na teren kongresów II Międzynarodówki, czyli tego Międzynarodowego Forum Ruchu Socjalistycznego, które będzie istniało już po śmierci Marksa, kontynuowane najpierw przez Fryderyka Engelsa, a potem prowadzone przez inne postaci tego bardzo szerokiego wtedy i żywego nurtu politycznego w Europie, czyli socjalistów, czy szerzej socjaldemokracji. Gościem audycji Historia Żywa w programie Pierwszym Polskiego Radia jest profesor Andrzej Nowak. Historia Żywa. Co zmienia się, panie profesorze, na tej mapie politycznej czasów, o których mówimy, kiedy rodzi się ruch narodowy w powszechnej świadomości kojarzony jednak przede wszystkim z Romanem Dmowskim? Oczywiście, no, z perspektywy XX wieku, czy zwłaszcza II Rzeczpospolitej, to Roman Dmowski dominuje tutaj, gdy idzie o hasło, samo sformułowanie narodowa demokracja. Oczywiście Dmowski dochodzi dopiero do tej pozycji, kiedy już okrzepł nurt zwany narodowym, nurt, który zaczyna się przebijać stopniowo z ruchu, który można by nazwać po prostu nonkonformistycznym, to znaczy niezgoda na bierność, niezgoda na poddanie się nurtowi wydarzeń, o którym decydują inni. Ten nurt nonkonformistyczny, który pięknie opisał Bohdan Cywiński w swojej wspaniałej książce Rodowody Niepokornych, przedstawiającej lata 80., 90. wieku XIX i sam próg wieku XX. Miejscem skupienia nonkonformistów w Warszawie stało się czasopismo Głos, założone w 1886 roku, kierowane przez Józefa Karola Potockiego, używającego pseudonimu Marian Bohusz ku czci działaczki drugiego proletariatu Marii Bohuszewiczównej. Drugim współtwórcą czasopisma był Jan Popławski. Te dwie postaci ściągają do siebie zarówno socjalistów, jak i tych, którzy niekoniecznie identyfikując się z ruchem socjalistycznym, byli gotowi do czynu, byli gotowi przeciwstawić się hasłom pozytywistów, jako hasłom poprzedniego pokolenia, które właśnie liczyło na takie stopniowe, organiczne dojrzewanie do lepszego życia. Oczywiście dojrzewanie wypełnione wytężoną pracą u podstaw z ludnością wiejską, miejską, podnoszącą ją cywilizacyjnie, kulturowo, ale jednak bez żadnej gotowości do zrywu, do manifestacji politycznej. Otóż ze środowiskiem Głosu łączą się nadzieje tego pokolenia, które już 20 lat po powstaniu styczniowym tęskni za jakimś czynem, za wyjściem z tego stanu upokorzenia narzuconego przez brutalność represji popowstaniowych. Pierwszym takim sygnałem do tego staje się manifestacja młodzieży studenckiej na rosyjskim, bo nie było żadnego innego wtedy już w Królestwie Polskim, Uniwersytecie w Warszawie. Po represjach wymierzonych przez ówczesnego nadzorcę oświaty
raczej zaciemnienia w Królestwie Polskim, a Puchtina, następuje protest przeciwko rusyfikacyjnej i antypolskiej polityce władz rosyjskich, protest młodzieży zakończony po demonstracjach studentów masowymi zwolnieniami, aresztowaniami, wyrzuceniem ze studiów. I ten właśnie ferment od 1883 roku ujawniający się w Warszawie zacznie prowadzić w kierunku utworzenia podziemnej organizacji młodzieżowej nazywanej Związkiem Młodzieży Polskiej, zwanej potocznie ZET-em. W 1886 roku utworzy tę organizację Zygmunt Balicki, przysłany do Warszawy przez istniejącą już wtedy organizację emigracyjną, jakiej twórcą, symbolem był Zygmunt Miłkowski, pseudonim Teodor Tomasz Jerzy, weteran ruchów powstańczych dawnych lat, emigrant starszego pokolenia, który nie zrezygnował nigdy z idei walki o niepodległość i chciał podnieść jej sztandar, tworząc na emigracji Ligę Polską w Szwajcarii, głęboko zakonspirowaną, która miała pokierować przygotowaniami do przyszłej, ale nieodległej w czasie walki o niepodległość, walki zbrojnej, której potrzebne będą kadry młodych, którzy staną się zaczynem owej walki i będą potrafili ją poprowadzić. Liga Polska, która została spopularyzowana, a raczej jej program, broszurą wydaną na emigracji przez Miłkowskiego, Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym, ta idea ogłoszona w 1887 roku oznaczała, że pojawia się na emigracji na razie, ale mający już potencjalnych odbiorców w kraju, właśnie w owej tworzącej się równolegle organizacji ZET, podziemnej studenckiej organizacji, pojawia się ośrodek ruchu, który przywraca ideę walki o niepodległość jako główny cel działania politycznego. Nawiązanie do tradycji patriotycznych, w jakiejś mierze zagłuszonych zniechęceniem, prześladowaniami po powstaniu styczniowym. Teraz one dają znać o sobie w kraju, głównie przy pomocy ZET-u, Związku Młodzieży Polskiej. Obchody rocznicy Konstytucji 3 maja w 1891 roku, powstania kościuszkowskiego w 1894 po najważniejsze wystąpienie chyba pod tym względem, czyli tak zwaną Kilińszczyznę. 17 kwietnia 1894 roku pochód uliczny upamiętniający udział ludu stolicy pod wodzą Jana Kilińskiego w insurekcji kościuszkowskiej. To był właśnie moment, w którym przygotowujący tym wezwaniem konsekwentnym do nonkonformizmu, do niepoddawania się pesymizmowi czy też bierności, nieodkładaniu na wieczność sprawy narodowej, czasopismo Głos zostało wskutek represji po manifestacji 17 kwietnia 1894 roku zamknięte. To oznaczało jakby zakończenie pierwszego etapu przygotowań do pojawienia się nowego nurtu, ujawnienia się nowego nurtu, który nazywamy nurtem narodowo-demokratycznym. Już bowiem rok wcześniej Roman Dmowski, młody zetowiec, student Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zresztą obronił pracę doktorską z biologii, Dmowski zdecydował się zradykalizować czy zmienić nieco charakter Ligi Polskiej, przekształcając ją w kwietniu 1893 roku w Ligę Narodową. Aspirując już od razu wtedy, jako młody człowiek, niespełna 30-letni, do roli przywódczej. To był rok 1893. Manifestacja ku czci Kilińskiego, czy ku czci powstania kościuszkowskiego z 1894 roku była jakby pierwszą próbą sił, wpływów tego nowego kierunku narodowego na warszawskiej ulicy. Próbą bojową, za którą Dmowski musiał zapłacić później aresztowaniem, emigracją, w każdym razie próbą, która pokazała, że jest miejsce na przypomnienie tradycji patriotycznej, na upomnienie się o prawa narodowe w duchu symbolu kościuszkowskiego, czyli zwrócenia się ku ludowi, naczelnik w sukmanie, uświadomienie narodowe chłopów, symbole i kierunki, które podchwytuje Dmowski, szukając szansy na zakorzenienie swojego ruchu, programu w społeczeństwie końca XIX wieku. Moment, kiedy można uznać, iż ruch narodowy debiutuje
społeczeństwie Królestwa Polskiego. Siła organizacyjnych zdolności Dmowskiego i jego współpracowników sprawia, że szybko ten ruch rozszerza się na różne formy działania, bo to jest Tajne Towarzystwo Oświaty Narodowej, TON, formuje się w 1899 roku. Idea szerzenia oświaty na wsi, uświadamiania narodowego chłopów, prowadzenia kursów oświatowych, kółek rolniczych, bibliotek, to wszystko jest wspierane także przez czasopisma, które Ruch Narodowy może wydawać legalnie i kolportować następnie już nielegalnie, szwarcować, jak to się wtedy mówiło, przez granicę do zaboru rosyjskiego z Galicji, z Krakowa, ze Lwowa. Takie czasopisma jak Historyczno-Patriotyczny Polak, redagowany przez Popławskiego, głoszący hasła solidaryzmu, przypominający dziedzictwo polskie i konieczność upomnienia się o to dziedzictwo na progu XX wieku. To są te formy organizacji, które kierują się zresztą nie tylko na wieś, ale także do środowisk robotniczych. Koła robotnicze TONU, czyli Towarzystwa Oświaty Narodowej, powstają w Zagłębiu Dąbrowskim w Łodzi. Powstaje Tajny Związek imienia Jana Kilińskiego. To wszystko pokazuje, że pojawiają się dwie równoległe drogi, na razie równoległe, ale potem będą coraz bardziej rozchodziły się w różnych kierunkach. Dwie drogi, które wydawały się prowadzić w tym momencie do tego samego celu, czyli Polski niepodległej. Przypomnienia znaczenia sprawy narodowej. Jedna ściślej związana z nurtem socjalistycznym, z niego wychodząca, PPS. Druga narodowa, która stopniowo wyłania się z tego ogólno-nonkonformistycznego nastawienia w stronę wyrazistego programu narodowego w rywalizacji z PPS-em. Przyszłość pokazała, która z dróg okazała się, nie wiem czy lepsza, czy mocniejsza, czy bardziej stanowcza w dochodzeniu do odbudowy Polski, ale używa pan profesor w swoich publikacjach określenia, że Dmowski był zwolennikiem idei taktycznej zgody z carską Rosją w imię odbudowy Polski. Są też historycy, którzy wskazują, podkreślają prorosyjskość Dmowskiego. Jak reaguje pan na taką opinię, zwłaszcza w kontekście tych słów sprzed chwili, że były to drogi równoległe? Powiedziałbym, że w punkcie wyjścia one wydawały się równoległe, natomiast no niewątpliwie skręcają w różne strony, jak już powiedziałem przed chwilą, gdy idzie o sposób działania, gdy idzie o taktykę działania, będą one ze sobą rywalizowały, także to też jest bardzo ważne. Gdy idzie o najważniejszą część, rdzeń pani pytania, o to, czy Dmowskiego można nazwać politykiem prorosyjskim, to myślę, że nikt poważnie zajmujący się biografią polityczną, choćby nawet pobieżnie, Romana Dmowskiego, nie może tego wniosku podtrzymać. Dmowski był człowiekiem ukształtowanym przez tradycję rzeczywiście kościuszkowską. Jego dziadek był przedstawicielem drobnej szlachty, która otarła się jakoś o tradycję powstania kościuszkowskiego. Sam jednocześnie pochodząc ze zubożałej, drobnomieszczańskiej, już można tak powiedzieć, warstwy postszlacheckiej na przedmieściach Warszawy. Dmowski rozumie, że czas I Rzeczpospolitej przeminął. Nie da się wrócić do tego ideału, jaki przedstawiają romantyczne wyobrażenia wielkiej poezji czy historiografii lelewelowskiej, ale jednocześnie nie można zgodzić się na trwałość zniewolenia politycznego. Trzeba szukać nowych dróg. Te nowe drogi bynajmniej nie prowadzą go w stronę utożsamienia z Rosją, ale skłaniają go niejako, refleksja nad nimi, do tego, by zastanowić się nad tym, co zrobić w Rosji, w tej, jaka ona jest w końcu XIX wieku i na progu XX wieku, żeby przybliżyć szansę na najpierw odzyskanie autonomii, a potem niepodległości Polski. Ta etapowość niewątpliwie jest tutaj, czy taktyczny charakter tej myśli jest bardzo ważną jej cechą. Drugą cechą tutaj istotną jest absolutne przekonanie Dmowskiego o tym, że Rosja tworzy obcą kulturę w stosunku do kultury polskiej. Dmowski gardził i dawał temu wyraz na piśmie rosyjską kulturą, językiem, chociaż opanował go świetnie, akurat miał wielkie zdolności językowe, zresztą podobnie jak Piłsudski.
Tyle, że Dmowski nauczył się większej jeszcze liczby języków niż Piłsudski i chyba być może był nawet pod tym względem bardziej uzdolniony od marszałka, bo nie tylko nauczył się świetnie rosyjskiego, niemieckiego, francuskiego, angielskiego, ale nawet tak bardziej egzotycznych języków jak portugalski. Otóż Dmowski kilkakrotnie dawał znać na piśmie o swoim przekonaniu, że rosyjska kultura jest całkowicie obca kulturze polskiej. Miał przekonanie o wyższości polskiej kultury przez to, iż przynależy ona do cywilizacji zachodniej. Ta orientacja na zachód, przede wszystkim na wzór angielski, który był najważniejszy dla Dmowskiego, unowocześnić Polaków, by stali się nowoczesnymi imperialistami, jakimi są Anglicy. To była wizja, ideał Dmowskiego. Wyrwać ich stopniowo, oddolnie z wpływów rosyjskich na duszę polską. Tak można byłoby użyć formuły nie Dmowskiego, tylko Mariana Zdziechowskiego, ale bliskiej na pewno Dmowskiemu w pewnym znaczeniu. Przypomnijmy, że Dmowski jeden z pierwszych swoich tekstów poświęcił bardzo wnikliwej analizie polityki rusyfikatorskiej władz oświatowych w Królestwie Polskim. No nikt chyba nie opisał tego bardziej wnikliwie od niego. Był przyjacielem Stefana Żeromskiego, który opisał to samo zjawisko w syzyfowych pracach, w dużej mierze właśnie w korespondencji z Romanem Dmowskim. Dmowski zresztą kilkakrotnie już, kiedy podejmie taktyczną grę z Rosją, to znaczy uzna, że należy grać z Rosją jako najsłabszym z dwóch głównych rozbiorców. Austro-Węgry już się nie liczą, są po prostu satelitą Niemiec, II Rzeszy, a więc wybór pozostaje ograniczony do pytania, kto jest groźniejszy dla Polski, Niemcy, II Rzesza czy Rosja. I Dmowski uznaje, głównym zagrożeniem dla Polski są Niemcy, bo są nowocześniejsze, reprezentują Zachód, do którego Polska też aspiruje, więc będą blokować drogę Polski do tego Zachodu i zachodnimi metodami, tylko wzmocnionymi brutalnością pruską, będą prześladowały i wypolszczały Polskę, germanizowały Polskę skuteczniej niż potrafi to robić słabsza, głupsza, bardziej prymitywna Rosja. Należy w takim razie grać z Rosją jako ze słabszym przeciwnikiem i grać na przyszły konflikt Rosji z Niemcami. A żeby tak było, Polacy nie mogą stać się powodem do ponownego sojuszu czy scementowania na nowo sojuszu zaborczego Berlina z Petersburgiem. I dlatego powinni się zachowywać z pozoru co najmniej lojalnie wobec Petersburga, żeby nie dać powodu carowi rosyjskiemu do jeszcze jednej umowy z Berlinem, jak skrępować buntujących się Polaków. Więc nie tylko udajmy, ale nie buntujmy się przeciwko Rosji. Czekajmy, aż Rosja weźmie się za łby z Niemcami, a wtedy zalegalizowani w pewnych instytucjonalnych formach, działaniach, bardziej autonomicznej już formie, to oczywiście będziemy omawiali na następnym naszym spotkaniu po rewolucji 1905 roku, będziemy po prostu silniejsi w Rosji i wtedy będziemy mogli upomnieć się o nasze przyszłe miejsce pod słońcem, dla którego główną przeszkodą są i pozostaną Niemcy. Antysemityzm, drugi obok antygermanizmu, element kluczowy w refleksji Dmowskiego, zasługuje oczywiście na odrębne omówienie, natomiast wydaje mi się, że na pewno nie można mówić o prorosyjskości jako o cesze tej myśli. Czyli kto wybrał dobrą drogę, panie profesorze? No dziś wydaje nam się, na pewno wielu z nas wydaje się, że tą drogą lepszą była ta droga, którą reprezentował marszałek Piłsudski, ale wydaje mi się, że jest to pewnego rodzaju uproszczenie, skoro, przypomnijmy, w wolnych wyborach, jakie zorganizowano na mocy dekretu naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego w II Rzeczpospolitej w styczniu 19 roku, zdecydowanie wygrała narodowa demokracja. To znaczy, że większość Polaków, większość względna przynajmniej, w 1919 roku uważała, że to droga Dmowskiego jest lepsza od drogi Piłsudskiego, skoro socjaliści, niepodległościowcy zdobyli, powiedzmy, z PSL-em wyzwolenia może 20% głosów. Spojrzenie nasze, w którym jednoznacznie częściej stawiamy na piedestale marszałka Piłsudskiego, a choć ma również Dmowski swój pomnik w Warszawie, to jednak niewątpliwie z pewnym jakby zawstydzeniem. Często o nim się mówi właśnie jako o jednym z symboli antysemityzmu czy wojującego nacjonalizmu, to powiem stanowczo, bez tej drogi, którą wskazał Dmowski, nie byłoby niepodległości, tak samo jak nie byłoby jej bez drogi, którą prowadził inną część Polaków Józef Piłsudski.
One obie były potrzebne do tego, ażeby Polska pojawiła się ponownie na mapie w 1918-19 roku. I ta świadomość chyba była najbardziej powszechna w owym czasie, niezależnie od rywalizacji, która cały czas trwała, bardzo silnie antagonizowała obydwa te nurty już wtedy, narodowy i socjalistyczno-niepodległościowy. Przekonanie, że ruch narodowy ma swoje zasługi w uświadomieniu i dużej części chłopów, niezależnie od ruchu chłopskiego, i jakiejś części robotników w stronę narodowo-niepodległościową, a nie komunistyczną, antyniepodległościową, było powszechne w owym czasie, niezależnie od przekonania socjalistów, niepodległościowców, że to oni mają pod tym względem zasadniczą zasługę. Myślę, że powinniśmy oddać te realne zasługi na rzecz niepodległości każdemu nurtowi, który do tej niepodległości się przysłużył, a taką rolę odegrały i narodowa demokracja, ponad wszelkimi meandrami, o których będziemy jeszcze mówili w następnych audycjach, błędami, rozmaitymi kryzysami w jej rozwoju, jak też odegrał oczywiście nurt socjalistyczno-niepodległościowy, ale także ludowy, o którym nie mówiliśmy, także niewątpliwie nie mieszczący się w podziałach partyjnych szeroki ruch poparcia dla idei niepodległości, który budowała po prostu kultura polska, kultura Polski niepodległej od Konstytucji 3 maja przez Mickiewicza Słowackiego, aż po Orzeszkową z jej Gloria Victis, ostatnim zbiorem opowiadań przypominających w najszlachetniejszym świetle walkę niepodległościową powstańców styczniowych. Historia żywa. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl/1. Kolejna audycja w następny poniedziałek po godzinie 21:00 w programie pierwszym Polskiego Radia. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Dorota Truszczak. Polecam i do usłyszenia.